Co pan sądzi o Halloween? Co ja sądzę o Halloween? Dla mnie to jest śmieszne, jakby to powiedzieć, święto, tak? Nie wiem, sprowadzone tam z Ameryki czy skądś i uważam, że to jest niepotrzebne. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Niepotrzebne święto wprowadzone do Polski, ale z drugiej strony tak zwane takie bary, nie wiem, miejsca, gdzie można się spotkać na piwie, tak, mają tak zwany ruch, tak, nie? To czyli jakieś wzbogaca tam gospodarkę naszą. Mam dwójkę dzieci w wieku 8 i 10 lat i oboje synowie bardzo lubią to święto. Ja im nie zabraniam tego i nie mam nic przeciwko temu. Nie wiem nawet, co to jest. Święto zagraniczne, ale myślę, że fajnie skultywować je w Polsce. Skąd to tylko zabawa. A masz jakieś skojarzenie takie specjalne z Halloween? Cukierki, dzieci poprzebierane. Ogólnie takie pozytywne. A jak sama spędzasz Halloween? No, ogólnie to jest tak. W domku, cukierki, film i siedzimy pod kocykiem, aż będzie cieplutko. Tak. A co się kojarzy z Halloween? No na pewno te wszystkie stroje, ogólnie Meksyk, który jakoś tak najbardziej widać go w udziale i ma najwspanialsze stroje, jak patrzę. No co, kościotrupy, duchy, dynie głównie, wiadomo, każdy przystrojony dom jak najstraszniej. No i to są takie główne symbole jakby dla mnie tego Halloween. Co sądzę ogólnie? No co, przyszło z Irlandii, każdy myśli, że ze Stanów, tak, ale tak naprawdę to XIX wiek, powiedzmy, Irlandczycy do Stanów zaciągnęli to i w Stanach zrobiło się z tego duże halo. I tak jak mówię, że jest odpowiednik Polski, wydaje mi się, że jednak polski odpowiednik lepiej jest zrobić. A no fajna zabawa, jak ktoś lubi, nie ma nic przeciwko. A masz jakieś szczególne skojarzenie? Coś ci się kojarzy z Halloween? Dynie. Coś się pani kojarzy z Halloween tak szczególnie? Kojarzy mi się straszenie, zbieranie cukierków i dynia. Co ja sądzę na ten temat? Uważam, że już się przyjął ten zwyczaj. No i wszystko jest okej na mnie. Co się pani kojarzy z Halloween? Z Halloween? No właśnie. No bo to jest akurat na Wszystkich Świętych u nas, jako w katolickiej wierze, to niezbyt chętnie to jest przyjmowane. No ale tak ogólnie to... A jakie symbole się pani kojarzą z Halloween? Ach, to ja czarownice, nie czarownice, różne tam takie różni przebierańcy. Lubisz dynię, jak świecą oczkami? Tak. Tak? To dziękuję bardzo. Bawiliśmy się, tańczyliśmy i malowaliśmy. I baloniki robiliśmy. A czy będziecie dzisiaj zbierać cukierki? Tak. To dziękuję wam bardzo. Powiem tak, my tutaj nie organizowaliśmy Halloween, tylko dziady, czyli zrobiliśmy coś innego, coś po polsku. Mam nadzieję, że uda nam się tą tradycję przyciągnąć i za rok będzie nas więcej na dziadach, a nie na Halloween. Nie lepiej zostać przy naszych słowiańskich świętach. Czyli jest pan przeciwny temu świętu? Może nie tak przeciwne, jak nie kręci mnie to. Jest dla mnie obce. To jest zabawa z diabłem chyba. Czyli ma pani negatywny stosunek? Negatywny. Oczywiście. A dlaczego tylu ludzi popiera to święto? Nie wiem, czemu popierają. Trudno mi powiedzieć. Właśnie idę po syna, bo właśnie na zamku jest w Halloween. Dla dzieci jest takie na 3 godziny. A ogółem fajna zabawa. Co właśnie pani kojarzy z Halloween? Dynia. Dziękuję. Ja biorę. I co robisz? Chodzę po Ornowie. I zbierasz cukierki? Tak. Fajnie. A co ci się kojarzy z Halloween? Pokemony, bo jest aktualizacja do nich. Dziękuję bardzo. A tobie co kojarzy się z Halloween? Nie wiem. Zbieranie cukierków, wycinanie dyni i też aktualizacja do Pokemon Go. A zbierasz cukierki? Tak. No właściwie nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie mam z tym do czynienia. A coś się w ogóle pani kojarzy z tym świętem? Coś tam słyszałam, ale za wiele to nie wiem. Młodzież obchodzi. Święto przyszło z Ameryki, którego praktycznie nie potrzebujemy.
Czasami. Czasami duży sam, czasami nie, nie mam. Nie odnoszę się do tego. Dziękuję bardzo. Śpieszę się, wiesz? Z tymi sajadę przybierałem, z tym załamany.